Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak możesz zrobić dość zaawansowany Fireball w programie Adobe After Effects. Zapraszam do oglądania. OK, jesteśmy w programie. Co potrzebujemy? Potrzebujemy ujęcie, to jako pierwsze, na którym będziemy mieli nasz odłącz, będziemy aplikować ten efekt. Po drugie, będziemy potrzebować plugin Saber od Video Copilot. Jest on darmowy do pobrania, więc nie ma żadnego problemu z tym. Oraz będziemy potrzebowali 3 footage lub więcej, w zależności od Waszego gustu, które dodamy do naszego efektu, aby ten fireball był bardziej realny. Czyli na przykład taki ogień. Te takie footage, z których ja będę korzystał w tym poradniku, wrzucę Wam do paczki i macie do pobrania to w linku w opisie. Jednak jeśli chcecie jeszcze zobaczyć jakie swoje footage do pobrania, to jest taka strona Footage Create i tutaj macie masę elementów dźwiękowych czy efektów wizualnych, różnych przejść do pobrania. Duża część jest za darmo w jakości HD, czyli kiedy aplikujemy efekt do rozdzielczości mniejszej niż HD, więc nie ma najmniejszego problemu dla nas. Większe rozdzielczości są płatne, jak tutaj widzicie, macie wersję Pro, która też nie jest tania jak za efekty, które ta strona dostarcza, jednak darmowe footage nam w pełni wystarczą. Więc od czego zaczynamy naszą przygodę? Naszą przygodę zaczynamy od trackingu naszej dłoni. Ogólnie chciałem Wam pokazać fragment po prostu dłoni, jednak zrobię fragment z początkiem i z zakończeniem, tak aby poradnik miał od początku do końca był bardziej zaawansowany. Więc wybieramy sobie Fireball z opcji Animation i wybieramy opcję Track in Mocha AE. Jest to tracking w sumie jeden z najbardziej zaawansowanych i właśnie w nim będziemy trackować sobie w dzisiejszym poradniku naszą dłoń. Musimy się upewnić, że na pewno wszystkie ustawienia tutaj są dobrze ustawione. Tutaj jest głównie, gdzie będzie ten projekt zapisany u góry. Tutaj klip, skąd jest pobierany i od której klatki do której będziemy go potrzebowali. Te klatki są brane w afterze, więc akurat tutaj nic nie musimy już zmieniać. Oraz także upewniamy się, że klatkaż naszego nagrania, w moim przypadku był nagrany w 25 klatkach, więc tutaj domyślne ustawienia jest dobre. Oraz jest HD, więc też zostawiam. Jeśli macie inne, wybieracie sobie z tych wartości inną wartość. Jednak ja zostaję przy HD, bo tak zostało nagrane moje ujęcie. I klikamy sobie OK. Teraz pokazuje nam się taki timeline, na którym widzimy nasze ujęcie. Musimy sobie znaleźć jakiś moment, gdzie nasza dłoń jest jak najlepiej widoczna i za pomocą pióra zaznaczyć rejon tracking, który nas będzie interesował. Mocha jest dość zaawansowanym trackingiem, więc możemy sobie znaczyć elementy, które byśmy standardowo na przykład nie chcieli strackować. Byśmy chcieli bardziej takie dokładne elementy strackować, abyśmy mieli pewność, że tracking się nie zgubi. Jednak jak w tym poradniku przetestuję tracking całej dłoni, która nie jest w ogóle oznaczona markerami. Jakbyście chcieli bardziej dokładny tracking, zróbcie sobie kilka kropek na dłoni, które potem oczywiście trzeba będzie usunąć. Jednak w takim wypadku ten tracking też powinien sobie w podstawowy sposób poradzić, więc ja tutaj zaznaczam moją dłoń z kciukiem, tak jak tutaj widzicie. Wiem, że na pewno z tą książką w tle będzie problem i tracking może się trochę zgubić, bo jest podobny do koloru skóry, którą mamy. Jednak zobaczmy po prostu, co się zadzieje. OK, kiedy klikamy, wrócimy na sam początek, pokaże nam się obrys naszej dłoni. Jest dość duży, więc to jest dość duże pole trackingu, jednak ten efekt właśnie będzie w tym obrębie, więc spokojnie mogę sobie pozwolić. W poprzednim razem, jak robiłem ten efekt już na zlecenie, trackowałem sam palec, który tutaj mieliśmy i też dało radę. Więc jeśli nie chcecie ryzykować z dłonią, możecie wytrackować sam kciuk z częścią dłoni. Klikamy sobie teraz tutaj ikonkę Track Forward. On teraz będzie nam trackował naszą dłoń i obserwujemy teraz, co się dzieje. Jeśli nasz tracking się zgubi w momencie trackowania, będziemy
musieli go korygować. Jednak, jak wspomniałem, Mocha jest naprawdę dobrym trackingiem i widzimy, że nawet w tak niedokładnym footage'u, czyli bez jakichś kropek trackingu, on spokojnie sobie daje i nawet w obrębie palców, w tych przestrzeniach w samym palce, widzimy, że ona aż tak za bardzo nie skacze, że jest approved w przestrzeni, którą mamy. Widzimy, że teraz dół dłoni nam trochę odskakuje, jak tutaj, więc cofam się w rejon, gdzie jeszcze aż tak bardzo nie wyskoczył i zaznaczam, pokazuje nam się taka czerwona ikonka i poprawiam tutaj ten tracking. Upewniam się, czy wszystko inne jest spoko. Tu też mogę delikatnie poprawić i klikam sobie dalej tracking, obserwując, co mi się dzieje. Ujęcie trwa całe 9 sekund, więc 9 razy 25 to jest już pokaźna ilość klatek. On tutaj, jak sobie u góry zobaczycie, skacze nam co klatkę i powoduje to, że ten tracking trwa trochę dłużej. W przypadku 4K będzie trwał jeszcze dłużej. Ja tu sobie jeszcze poprawię ten tracking i puszczę sobie play dalej. Więc na razie nic złego mi się nie dzieje, więc przyspieszymy to i widzimy się w momencie, kiedy mój tracking się skończy. Ok, więc wróciliśmy z trackingu, zyskaliśmy taki efekt. W obrębie, gdzie była jeszcze dłoń, tracking nie był zły. W momencie, kiedy nasza dłoń już się zamyka, na przykład to będzie ten moment, możemy sobie ten czerwony box, aby zablokować kopiowanie punktów trackingów dalej, sobie tu skrócić w taki sposób i skopiuje nam tylko tracking do tego momentu, co tu mamy. Dalej pozycji nie potrzebujemy już, bo w momencie zamknięcia ten efekt już nie będzie istniał. Więc mamy dobry w miarę tracking, dłoń nam strakowała. Myślę, że te drobne skoki nie przeszkodzą nam w dalszym trackingu, bo jak widzimy, przez kształt maski dobrze nam oddała dłoń i na nasze potrzeby powinno wystarczyć. Teraz w momencie, gdzie zaczęliśmy, czyli na początku, musimy sobie dać tracking w tyłu, aby strakować też dłoń do tyłu, bo zaczęliśmy od momentu takiego najbardziej otwartej dłoni, gdzie ciąg dalszy trackingu byłby najlepszy. Jednak teraz w drugą stronę idziemy tak, aby dociągnąć ten tracking od momentu rozpoczęcia tak naprawdę pojawienia się fireballu. Tutaj widzimy, że też tracking sobie radzi. No i oczywiście w tym punkcie tracking sobie już tak za bardzo nie poradził, ale poleciał nam z naszą dłonią i tak naprawdę nasz fireball dopiero gdzieś w tym momencie zaistnieje, więc patrząc, co tutaj się dzieje, widzimy, że po prostu tracking dał sobie radę i na nasze potrzeby będzie ok. Czyli będziemy zaczynać od zerowej klatki i kończyć tam w którymś przedziale. Kiedy tracking mamy gotowy, wybieramy teraz Export Tracking Data i wybieramy teraz After Effects Transform Data i klikamy Copy to Clipboard. Wracamy do Aftera, idziemy na sam początek, na klatkę 00, wybieramy opcję Null Object i klikamy Ctrl V. I teraz to, co nam się skopiowało, to skopiował nam się tracking. Tu widzimy ten box, który się trackuje z naszą dłonią i kończy się tutaj w tym momencie, gdzie już nie chcieliśmy tego trackingu. Jednak przez ten cały obszar nasz tracking cały czas tutaj z naszą dłonią podąża. Więc tracking dłoni mamy już gotowy i możemy przejść do wkładania do naszej ręki naszego fireballa. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od samego pluginu Saber. Elementy dodatkowe będziemy dodawać już pod sam koniec, kiedy stworzymy podstawy, bo plugin Saber, dzięki temu pluginowi Saber zrobimy doskonałą podstawę pod upiększenie i dodanie bardziej realistycznego ognia pod nasze ujęcie. Więc tworzymy sobie nowy solid, który nazywamy Fire Core. Będzie to pierwszy solid, tak naprawdę zalążek naszego firebara, więc przerzucamy na ten solid nasz plugin Saber. Nim to zrobimy lub teraz możemy stworzyć, znaczy musimy sobie stworzyć jeszcze koło. Przytrzymując Shift tworzymy sobie równe koło naszego efektu, który będzie naszym tak zwanym fireballem. Wybieramy sobie z opcji Customize Core Layer Mask. Dzięki temu nasze koło bierze wartość od tej maski, co stworzyliśmy teraz za pomocą elipsy, przytrzymując Shift, i teraz wybieramy sobie tutaj
tutaj Alpha Mode, wybieramy sobie Mask Cork, dzięki czemu efekt tutaj ten core nie będzie wychodził za naszą maskę, a mówię to dlatego, że teraz wybieramy sobie Fire i będziemy zwiększać nasz core size, czyli ten środkowy. On powstaje nam taki biały, ale na razie tym się nie martwimy, bo będziemy go potem jeszcze zniekształcać, więc tworzymy sobie taki dość mocny środkowy core. Bawimy się tutaj jasnością tego efektu oraz także spreadem glowa, tak aby to było mniej więcej do naszych gustów, i możemy także pobawić się intensywnością core, aż to na przykład na 41. Teraz co musimy zrobić, to jeszcze musimy wejść w render settings. Mamy tutaj kompozycję black, możemy dać sobie add i teraz zostaje dodane naszego efektu. Możemy zostawić sobie add i tutaj wybrać sobie opcję blend mode add. Dzięki temu nie tracimy środka, którego tutaj widzicie, i mamy nasz core gotowy. Ten core możemy wraz z czasem trochę edytować i możemy na przykład ten wewnętrzny core trochę jednak zmniejszyć, który tutaj mamy. Teraz za pomocą zwykłego kursora możemy przenieść w obszar, znaczy wybierzemy sobie jakąś tam sekundę, która nas interesuje, na której będziemy pracować aktualnie, na przykład 1 sekunda, 14 klatka, i chcemy, aby ten jakby fireball był teraz tutaj w tym miejscu, co widzimy, czyli mniej więcej na środku dłoni, możemy go dać jeszcze trochę niżej. Teraz musimy sobie zduplikować nasz core i nazwać to jako pierwszy pierścień. Będzie to pierścień, który teraz za pomocą scale sobie powiększymy. Jednak jak widzimy, nic nie widzimy. Teraz powstaje nam ogromna kula, czyli jak większość fireballów, które widzimy na YouTubie, i nie chcemy tego robić. Wybieramy teraz sobie z opcji core, czyli coś takiego. Powstało nam teraz takie kółko, jak teraz widzimy. Za pomocą scale jeszcze go dopieścimy tutaj, damy mniej więcej na środek, jak tutaj widzicie, i teraz ten core będziemy dopasowywać do tego, co tutaj mieliśmy, czyli core size możemy sobie zwiększyć trochę, tak aby on był bardziej wyraźny, zwłaszcza że to będzie zewnętrzny core, więc on musi być dość mocno zauważalny. O, tu mi się maska zaznaczyła, tego nie chcę, chcę pozycję sobie zwiększyć. Mamy już coś takiego, jak widzicie, on tak wygląda. Możemy sobie zaznaczyć te core i zrobić sobie solo za pomocą tych kropek, aby wyróżnić nasz core, bardziej wyśrodkować do tego, co widzimy. I teraz tym core możemy na przykład wyłączyć sobie i zobaczyć, jak NLU mask wygląda. Możemy sobie mask glow zobaczyć, jak wygląda, czy kompletnie wyłączyć. I widzimy, że powstaje nam taki mocny fireball na zewnątrz i chcemy tego uniknąć, bo ten ogień zewnętrzny będziemy robić już za pomocą zewnętrznego footage'u, więc zostawiamy sobie tutaj w pierścieniu, wyzostawiamy sobie opcję mask core, dzięki temu ten efekt zewnętrzny będzie teraz łagodny. Kiedy mamy już ten jeden pierścień i drugi, musimy teraz się upewnić, czy na pewno tutaj wszystkie wartości nie można jeszcze edytować. Czyli na przykład core spread możemy sobie zmniejszyć czy zwiększyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Myślę, że pod takim efekt wygląda to teraz dość dobrze. Może trochę byśmy jednak ten core spread dali sobie więcej na 0,10. Duplikowali to, ten pierścień. Nazywamy go drugi pierścień. I również zwiększamy sobie scale tego pierścienia, dopasowując do tego. Teraz widzimy, że ten pierwszy pierścień za pomocą skali musimy trochę zmniejszyć, aby on był bardziej wokół tego core, który mieliśmy, czyli tak 115 w moim przypadku może. Wyłączę na razie widoczność tego pierścienia i skupię się tylko na tym pierścieniu. Przybliżę sobie, aby lepiej widzieć, co mi powstało. I teraz tworzę sobie drugi pierścień, który jest zewnętrznym pierścieniem. Włączę sobie widoczność i scale. Tutaj dam sobie 1,50 w taki sposób. I mam już coś takiego gotowe. Wygląda to teraz w taki sposób.
mamy taki mocny fireball z tego, co tutaj widzimy. Teraz musimy skupić się nad tak zwanym flickeringiem, czyli tak, aby nam ten fireball trochę migał, więc idziemy na firecore, otwieramy flickering, dajemy flicker speed na maksa, czyli na 30 i intensywność dajemy przykładowo na 15. Idziemy teraz na pierwszy pierścień, bierzemy flicker 30 i tutaj dajemy na przykład 200% czy tam 150%, co będzie naszą zewnętrzną. Idziemy na drugi pierścień, wybieramy flicker, wartość znowu 30 i tutaj na przykład dajemy 125, trochę mniej. Jak sobie puścimy, wygląda on teraz, czyli mamy już ten flickering, wszystko nam fajnie skacze. Kiedy sobie odklikamy 0, wygląda to jak już byliśmy na 1 sekundzie i 14 klatce, to wygląda teraz to w taki sposób. Jak teraz widzicie, wygląda ten fireball w taki sposób, który zaraz będziemy edytować dalej, jednak teraz możemy go powiązać z trackingiem oraz sprawić, że on się pojawia, a potem dopiero będziemy dodawać zewnętrzny efekt oraz także efekt turbulent displays, aby ten fireball nie miał tych statycznych obrysów kubek, które stworzyliśmy, więc po prostu dodajmy go teraz do trackingu i zróbmy, że on nam się fajnie pojawia. Ok, więc sprawdźmy teraz, że ten efekt jest jakby stały. Czyli pierwszy i drugi pierścień dajemy za pomocą 0 i suwaków na firecore. Dzięki temu cokolwiek zmienimy z tym firecore będzie się działo także z tymi pierścieniami. Jednak firecore teraz dajemy na 0. Dzięki temu teraz w obrębie klipu ten fireball, jak widzicie, rusza się wraz z naszą ręką. Odchylamy, to jego skala się zmniejsza, rzucamy, ruszamy tą ręką, jakby ten fireball jest cały czas powiązany z naszą ręką i tutaj mamy moment pojawienia się tego fireballa. Więc ja sobie trochę przybliżę, jak teraz widzimy ten moment, może nas tak, okej. Skok za duży, zostaniemy sobie w takim razie przy tym momencie i znajdźmy moment taki finalny. Myślę, że moment finalnego pojawienia się jest tutaj. Tutaj będzie finalne pojawienie się, więc biorę filecore i teraz daję sobie na tą pozycję. Klikam sobie S i przytrzymuję sobie Shift i klikam P. Dzięki temu mam teraz dwie wartości pozycji i skali aktywowane. Klikam sobie keyframe na pozycję i keyframe na skalę. Teraz odpalam 0. Widzę, co tutaj się dzieje i jak pozycja będzie zbyt zła, to będę usuwał ten tracking poprzedni, jednak zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Według mnie wygląda chyba tracking spoko, więc w tym momencie wpisuję sobie skalę 0, czyli mniej więcej, gdzie jest to poza klipem. Puszczam sobie play i widzę, jak ten fireball nam się pojawia. Może jednak trochę wydłużę odległość tego pojawiania się, aby ten fireball pojawiał się trochę za późno teraz, ale aby ten pojawienie się był widoczny. Czyli na przykład tutaj jest raczej mocno widoczny i mamy też takie drgania z trackingu fajne w momencie tego pokazania, czyli pokazuje nam taki skok tego efektu, co mi się akurat w tym momencie podoba. Czyli moment pojawienia się naszego fireballa już podstawowego oczywiście mamy. Czyli pojawia nam się w taki sposób. Zobaczmy, jak to wygląda przy całości. Pojawia nam się fireball, fajnie miga i jest spoko. Teraz moment ucieczki naszego fireballa, czyli idziemy tutaj, gdzie nasza dłoń zaczyna się zamykać, czyli w ten moment. Dajemy sobie znowu keyframe na skalę, idziemy w moment zamknięcia naszej dłoni i klikamy 0. Teraz upewniamy się, że to się dzieje w obrębie niewchodzenia naszych palców, czyli gdzieś tutaj on już musiałby się skończyć, więc wydłużmy ten efekt zmniejszania się i zróbmy coś takiego. Trochę jest jakby niezesynchronizowany, mi się wydaje, z tą ręką, więc tą skalę przesunę jeszcze i zobaczę, jak teraz wygląda. I teraz wygląda według mnie nawet dobrze, tylko jeszcze znoszę sobie keyframe na pozycję i teraz tutaj przesunę sobie ten firecore bardziej na środek ręki. Dzięki temu on jakby będzie się zmniejszał do środka tej ręki, jak na równi z palcami i wygląda to w sumie dobrze. F9 jeszcze na easy i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wygląda lepiej według mnie, fajnie nam schodzi do środka dłoni, więc myślę, że etap pojawienia się i schowania tego efektu jest zakończony.
Tutaj też dam sobie tylko F9, aby złagodzić te pojawienie się i wygląda to teraz w taki sposób. Więc co teraz możemy tak naprawdę zrobić? Tak naprawdę nie potrzebujemy już na razie widzieć tego całego, więc byśmy mogli sobie zrobić już pre-compose tego. Jednak ja zrobię sobie jeszcze turbulent displays, widząc te wszystkie pierścienie na solo, bez jeszcze jakby pre-kompozycji. Więc biorę sobie turbulent displays, wyłączam widoczność na razie tych dwóch pierścieni i przerzucam sobie efekt na ten kor. Jak widzicie, on teraz się trochę zniekształcił, czyli uzyskaliśmy efekt, który chcieliśmy, czyli pozbyć się tego kółka, które mamy tutaj zniekształcone. I teraz co wybieramy? Zostawiamy tutaj turbulent na displays, a mode dajemy trochę większy, na przykład na 60, a size dajemy sobie, możemy sobie dać na 10, czy na 15, zobaczmy jak to wygląda. Dzięki temu jakby mamy większe zniekształcenia tego, co widzimy tutaj. I teraz na evolution klikamy, przytrzymując alt na zegarek, powstała nam ekspresja i w ekspresji wpisujemy, tu mi się coś zbugowało, wpisujemy time razy tak dość mocno, czyli może na przykład 650. Dzięki temu on będzie nam wraz z czasem się modyfikował. I zobaczcie teraz, trochę mi już, mamy tutaj mocny efekt, więc trochę mi muli, ale widzicie jak on tutaj się zniekształca. Może nawet damy sobie większy ten efekt na 750 i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ok, wygląda bardziej jak ogień się zniekształca ten i dzięki temu będzie nam bardziej łatwiej dopasować do tego ten zewnętrzny ogień, który zaraz będziemy dodawać do tego ujęcia. Więc mamy już fajną turbulent displays gotową i teraz możemy ten turbulent displays dać także na inne pierścienie, więc włączmy sobie widoczność pierścienia tego górnego. Skopiujmy sobie na ten efekt ten turbulent display, który mieliśmy i zobaczmy jak to wygląda. Tak wygląda, tak wyglądało wcześniej, więc według mnie nie będziemy edytować już tych pierścieni raczej, tylko przerzucimy turbulent display, który mamy w całości tego efektu. Damy sobie jeszcze widoczność tego fireballa, jak on wygląda w całości z tym turbulent display. Bardzo fajnie, jak widzimy te kółka, które mieliśmy statyczne, zostały już zniekształcone i ten fireball wygląda bardziej nie jako kółka, tylko na pokaźny efekt, który teraz mamy. Więc wyłączam sobie solowanie i mamy teraz taki efekt. Oczywiście jakby ten efekt jeszcze nie siedzi w tym klipie, bo nie mamy w ogóle kolorkorekcji, więc tym się nie przejmujemy. To nie jest już wada efektu, tylko tego, że nie mamy zrobionej kolorkorekcji tego całego, ale to zrobimy na sam koniec. Więc mamy już taki kolor przygotowany. Możemy jeszcze sobie dać fast blur tylko na Radial Fast Blur Box. Co sobie damy? Damy sobie Obsolete na Fair Color Fast Blur i damy sobie Blurness na 6 czy nawet tak na 12. Dzięki temu ten środek będzie bardziej zblurowany i łagodniejszy. Czyli jakby totalnie likwidujemy te uczucie kółka, które mieliśmy narzucone za pomocą elipsy, którą stworzyliśmy. Możemy ten kolor sobie w każdym momencie zmieniać, zmniejszać, jednak my zostawimy sobie na razie to tak, jak teraz wygląda, bo według mnie wygląda legitnie, jakbym to powiedział. Co robimy teraz dalej? Dalej będziemy dodawać już nasze zewnętrzne footage, które tutaj mamy. Pierwszy footage, który będziemy dodawać, to jest Spherical Light, który wygląda tak, czyli wygląda mniej więcej jak Fireball, tylko jak widzimy, te boki się nie zmieniają, mamy tylko taki jakby okrąg, na którym jest ogień, taki okrąg, kamień. To więc jest to idealny efekt pod nasz Fireball. Przerzućmy sobie. Dajmy go sobie nad nasz Fireball, dajmy sobie Anchor Point mniej więcej tak na oko, na środek tego, co tu widzimy. Zmniejszmy sobie trochę skalę, aby dopasować do tego kółka, które stworzyliśmy. Dajmy sobie to pod pierścień oraz dajmy sobie wartość Add. Dzięki temu on już wygląda bardziej na scalony z tym Fireballem, co tu widzimy. Więc aby go jeszcze bardziej scalić, dajmy go sobie pod Fire Call, aby on brał wartości tego Fire Call i zobaczmy, czy wraz z czasem ten efekt jest w miarę jakby
gotowy pod to, aby był pasował do tego ujęcia, co mam. Jak widzimy, dzięki temu, że skala była na początku, on już jest na samym początku, nam się pojawia i nie mamy tego wybuchu, jednak z czasem pojawia nam się ten wybuch ognia. Na fireballu dzięki temu to jeszcze lepiej wygląda. Teraz możemy sobie przerzucić na ten efekt levels i za pomocą levels dopasować bardziej tą czerwień do naszego ujęcia, które mamy tutaj. Więc zobaczmy, co możemy sobie tutaj zrobić. Dajmy sobie input black, dajmy sobie jeszcze RGB i trochę tak dajmy sobie mocniej, aby tu było więcej żółci. I mamy teraz już ten ogień bardziej dopasowany do tego całego fireballa, który tworzymy. Więc już ten ogień mamy, jednak jak widzimy, on się tutaj dalej kończy, więc myślę, że możemy sobie tak po prostu zduplikować sobie ten footage, zrobić sobie Ctrl Shift w tym momencie, albo uciąć sobie po prostu tak ten klip i dać go tutaj. Zobaczmy, jak on tutaj będzie się łączył, czy będzie widoczny jakiś skok między tym jednym a drugim ujęciem. Jednak widzimy, że tego skoku nie ma, tego co tu widzimy. Dzięki temu zwykłe takie scalenie tych dwóch efektów zabiera nam tą nieprzyjemność, którym mógł być skok między tymi efektami. Zobaczmy sobie też tu na końcu, jak to będzie wyglądało. Tu jednak widzimy, że już mamy skok. A mamy tutaj dlatego skok, że ten fire call nam tutaj się już nie zalinkował. Więc dajmy sobie jeszcze raz fire call tutaj, zobaczmy, jak to wygląda. Widzimy, że wygląda w tym momencie źle. Więc wróćmy do tego, zduplikujmy sobie Ctrl-D, dzięki temu ten fireball nam zostanie bez Ctrl-C i idźmy sobie teraz tutaj dalej i zobaczmy, czy teraz nam także będzie skakał. Nie skacze, trzyma się i chowa się do tego całego efektu, który tutaj mamy dostępny. Czyli jest to mniej więcej scalone ze sobą, potem jeszcze za pomocą głównej korekcji bardziej dopasujemy, jednak efekt, myślę, że Fireballa z tym ogniem już wygląda dalej, więc dodajmy sobie do tego kolejną rzecz. Ok, więc dodając sobie teraz kolejną rzecz, oprócz tego dodajmy sobie teraz tak zwany, tutaj mamy taki jakby wybuch tego Fireballa, co teraz nas na razie nie interesuje, jednak interesuje nas ten ogień, który tu mamy. On się pojawia z jakimś tam okresem, więc przerzućmy go na nasz klip. Widzimy, że on znowu nie jest tutaj pod nasz cały klip, który mamy. Zobaczmy, gdzie on jest. On jest tutaj, więc dopasujmy go do naszego tego. Dajmy sobie większą skalę tego efektu, tak aby tu był obrys tego, co widzimy. Teraz za pomocą leveli zróbmy sobie, aby on był bardziej taki ognisty, aby on bardziej pasował do tego, co tutaj mamy. Czyli coś takiego i dodajmy sobie efekt add. Jak widzimy, jeszcze bardziej nam rozjaśnił całość, więc trochę go sobie stłamsimy, aby on nam robił ten obrys tego efektu. Jeszcze za pomocą skali sobie go powiększę, aby tworzył nam taki efekt i za pomocą parent mode dajemy znowu go pod core i wygląda on teraz w taki sposób. Czyli widzimy, że ten ogień zrobił nam taki fajny, ognisty obrys naszego efektu i ten fireball jest jeszcze bardziej mocniejszy. Jak widzimy, mamy teraz taki mocny ogień, który tutaj już jest masakrycznie duży i my chcemy tego uniknąć. Chcemy mniej więcej, aby ten efekt kończył się na takiej skali, więc myślę, że teraz możemy sobie za pomocą skali narzędzia po prostu tutaj go zmniejszyć i zobaczyć, jak on będzie się zachowywał z tym zmniejszaniem. Zachowuje się tak, więc jakby ten obrys i te powiększenie tego efektu nie jest duże. Mogę sobie zduplikować teraz ten ogień w momencie takiego mniej więcej dobrego pojawienia się, go obciąć i przerzucić na dalszą część i zobaczyć, czy ogień będzie nam skakał. Widzimy, że nam skacze, więc teraz musimy go sobie go trochę zblendować, więc za pomocą te opacity i tutaj także te opacity zrobimy sobie zwykłe, standardowe przejście. Czyli tutaj dajemy sobie kolejny key,
w tym momencie, a w tym momencie wpisujemy sobie 0. Klikamy sobie na ten pierwszy key i wpisujemy sobie 0. Dzięki temu teraz ten ogień, zamiana tego ognia będzie bardziej łagodna. Nie będziemy odczuwać tego, że mamy tu mocne urwanie tego ognia, tylko mamy zwykłe takie zblendowanie się naszego ognia. Duplikujemy teraz wartość tej maski i dajemy teraz znowu pod koniec tego klipu z tym i także kopiujemy te keje z poprzedniej, wchodzimy opacity i kopiujemy tutaj te keje. Dzięki temu blenduje nam się kolejny raz i dzięki temu nie mamy tego skoku i na końcu ten ogień nam znika z wszystkim, z całym fireballem, bo podlinkowaliśmy go pod firecall, więc teraz firecall jest jakby standardem i mamy naprawdę fajny już fireball, który wymaga teraz dopasowania jakby do tego, co widzimy za pomocą hitu, czyli jak widzimy jakieś ognisko, to powietrze, które mamy, jest zniekształcone i my będziemy właśnie chcieli takie zniekształcone powietrze uzyskać teraz w tym efekcie, więc zróbmy teraz to zniekształcenie, czyli stworzymy totalnie jakby trochę inną kompozycję pod to. Tutaj ten cały fireball z tym możemy tutaj sobie prekompozować zrobić, czyli fireball stworzyć coś takiego i możemy dać po prostu add. I dzięki temu mamy już fireball na prekompozycji. Jednak ja tego będę unikać, bo w tym efekcie chcę, aby było wszystko widoczne przez całe nagranie, zwłaszcza, że pokazałem wam stronę z VFX-em, gdzie prawdopodobnie tutaj możecie mieć więcej efektów, więc ja nie chcę, abyście się zagubili. Więc przejdźmy teraz do stworzenia tego zniekształcenia powietrza przez ogień. Stwórzmy sobie teraz ten hit, o którym wam mówiłem przed chwilą. Stwórzmy sobie nowy solid, nazwijmy go hit, czyli jako to jest zniekształcenie. I teraz korzystamy z efektu Trap Code Particular. Jednak to nie jest efekt jakby 100% wymagany. Możecie go pominąć i poczekać, aż zacznę mówić wam o Fractal Noise i zrobić to zniekształcenie tylko za Fractal Noise. Jednak dzięki emiterowi zrobimy lepszy efekt tego zniekształcenia. Możecie także pobrać triala Trap Code Particular na potrzeby na przykład przetestowania sobie tego poradnika. Więc to nie jest obowiązkowy plugin, dlatego o nim nie wspomniałem. Jednak jeśli chcecie z niego skorzystać, skorzystajcie. Więc co tutaj tworzymy? Wybieramy sobie opcję emitter i wybieramy sobie teraz particle per set. Dajemy sobie 150, aby było ich więcej. Z particle master wybieramy sobie teraz typ cloud red, aby on był, a tutaj w emitter type możemy sobie dać sphere, dzięki temu on będzie tutaj lepiej pasował i chcemy, aby ten emitter był w obrębie naszego efektu, który tutaj tworzymy, więc teraz emitter size bierzemy sobie individual i zwiększamy sobie oś x, aby ten emitter był większy, aby on był tu w obrębie naszej ręki i możemy jeszcze sobie go dać na dół, aby on także działał już tutaj w obrębie naszej ręki, aby to zniekształcenie było dostępne w taki sposób, jak teraz widzimy. Teraz chcemy stworzyć sobie fizykę, czyli aby był wiatr, który mieliśmy i bierzemy sobie air, wind y i dajemy sobie na górę, bo chcemy, aby to szło na górę. Z tego co widzimy, aby szło to zniekształcenie jak hit idzie na górę. Zobaczmy sobie jak to siedzi tutaj. Możemy go sobie trochę dać na dół w taki sposób. I teraz idzie nam na górę. Jednak ja sobie cofnę, bo za bardzo dałem na dół, a nie chcę. Jednak tutaj zwiększę sobie jeszcze X, aby emitter był bardziej szeroki, jak teraz widzimy. W taki sposób wybiorę sobie size, aby on był większy, bo my chcemy sobie po prostu zniekształcenie, więc wybieram sobie 52. Dzięki temu on jest taki mocny. Opacity jednak wybiorę sobie na przykład 6. Powstał nam tylko taka chmurka i opacity per life narysuje sobie coś takiego. Teraz mi powstało jakieś brzydkie coś, więc za pomocą krzywych sobie poprawię. Chcę, aby on szedł nam do góry, a potem nam znowu spadał w dół, czyli umiera, czyli rodzi się tutaj, opacity rośnie przy narodzinach i przy zakończeniu już nam się kończy. Czy jeszcze chcę coś dodać? Tutaj wszystko według mnie już jest dodane za pomocą tego efektu i mamy właśnie taką widoczność. Teraz dodajemy sobie kolejny efekt,
który nazywa się Fractal Noise. Tutaj przerzucę. Blending Mode, dajemy sobie Node, dzięki temu zblendowanie się tego efektu będzie tutaj ciekawsze. I w tym Fractal Noise na Evolution klikam sobie Time i daję sobie Time, znaczy za pomocą Alt i na zegarek i wpisuję sobie Time razy 400. Dzięki temu on będzie nam tutaj się lepiej animował i przez ten okres ten emiter będzie nam tutaj fajnie działał. Także teraz wybieram sobie Transform Offset Turbulence. Klikam sobie znowu Alt na Offset Turbulence i teraz za pomocą ekspresji daję sobie nawias jakby kwadratowy. Daję sobie przecinek i nawias kwadratowy. Teraz tutaj pierwsza wartość przed przecinkiem będzie się odnosiła do tego X, a druga wartość do tego Y. X-ów nie chcę zmieniać, więc daję sobie na 0, a tutaj na Offset Turbulence daję sobie Time i razy, nie widzę tego razy, daję sobie razy i minus tak 750, aby on nam się szybko zmieniał w czasie. Puszczę sobie play, jak to wygląda. I widzimy teraz, jak nam ten hit idzie, bo jak dobrze kojarzymy ten ogień, to ten hit do góry idzie bardzo szybko z tego, co już tutaj widzimy. I teraz duplikuję sobie jeszcze raz Trapcode Noise i Fractal Noise i tutaj jakby głównie będziemy tylko zrobić jakby taką różnicę, aby on był trochę różny od tego poprzedniego. Offset Turbulence tutaj co mamy będziemy teraz też edytować sobie, to jest Fractal Noise 2. Evolution damy sobie na 200, a Transform Offset Turbulence w tej duplikacji damy sobie na 350. Czy jeszcze coś możemy zmienić, że na przykład Sub Rotation sobie także zmienimy. Dzięki temu mamy jakby dwa inne efekty i Blend Mode tego drugiego dajemy sobie na Soft Light. Dzięki temu, jak zobaczycie, mamy taki delikatny efekt tego pojawienia się i mamy taką fajną chmurkę, co tutaj widzimy. Teraz przerzucamy sobie efekt Solid Composite na to, co stworzyliśmy. I dajemy sobie kolor szary, tak aby on był tutaj w, można powiedzieć, 50% szarości. Dzięki temu wszystko, co dzieje się w tych szarościach, nie jest widoczne w klipie, a to, co jest białe i czarne, jest zauważalne w klipie. Więc mamy teraz coś takiego przygotowanego. Możemy teraz wyłączyć to, zrobić sobie tutaj coś takiego, aby zobaczyć wszystko i zrobić sobie prekompozycję tego jako hit, wyłączyć widoczność, cofnąć prekompozycję z zaznaczeniem Move Alt Next to Composition, zrobić sobie hit, wejść jeszcze raz tą kompozycję i tutaj chcemy, aby od początku już mniej więcej ten hit był nam dodany, więc powiększamy sobie tylko dalej. Tak, aby od samego początku ten hit już był obecny. Wracamy do Fireball, wyłączamy widoczność hita i teraz bierzemy całość, co tutaj mamy. Dajemy sobie prekompozycję, dajemy sobie, nazywamy to sobie All i mamy teraz całą prekompozycję tego. Duplikujemy sobie i dajemy sobie All Hit. Dzięki temu teraz na ten klip możemy dodać sobie zniekształcenia, bo gdybyśmy sobie dodali od razu zniekształcenia, pokażę wam, jakbyśmy nie mieli tego dolnego klipu, dajemy sobie Map Displacement na to i wybieramy sobie Hit i teraz jakbyśmy dawali sobie Displacement tego, co mamy, moglibyśmy zobaczyć, że czasami tutaj na końcu pojawiają nam się takie czarne obwódki, jak tutaj widzicie, czyli jakby te ujęcie nam wpływa, a kiedy mamy dolne ujęcie, nic nie widać. To wypadek przy pracy, którego w ogóle nie widać. Więc za pomocą tego Hit Displacement dajemy sobie teraz zniekształcenia w obrębie tego, co mamy tutaj widoczne. Czyli jak widzimy, taki ogień idzie wokół naszych palców i nam fajnie to oddziałuje, czyli wpływa w to, co teraz tutaj widzimy. Oczywiście dajemy go opacity sobie, dajemy go mniej więcej w momencie, kiedy on nam tutaj już wchodzi, więc daję sobie tu 0 i w momencie wejścia daję sobie 100,
oraz IsIs. Dzięki temu, jak widzicie, ten hit nam się pojawia, tak jakby nagle, wraz z tym fireballem. Możemy także sobie opacity wydłużyć, dzięki temu ten hit będzie jakby nam rosnął w trakcie tego fireballa. I mamy teraz hit zniekształcenia powietrza gotowy. Możemy teraz tu także przy końcu sobie je zniwelować i usunąć, tak aby ona po prostu nie było obecne, kiedy fireballa już nie mamy. Czyli to wygląda tak. I nagle nam fireball z hitem znika. Mamy taki fajny skok. Czyli mamy fireball z tym całym płomieniem, który mamy, z zniekształceniem powietrza już, które mamy. I oprócz tego możemy wejść sobie w AL z powrotem na manewrację z samym tym fireballem. Możemy wrzucić sobie jeszcze jeden efekt. To jest sweeten, tak się nazywa. Czyli mniej więcej wystrzał takich jakby żółtych efektów z tego i możemy to sobie zrobić w momencie pojawienia się, czyli ustawić mniej więcej sweeten w tym momencie, gdzie nas interesuje, zwiększyć trochę jego wystrzał, dodać sobie add oraz zrobić sobie 0 na fire color i dzięki temu w momencie pojawienia się widzimy taki efekt jakby magii, która nam tutaj idzie. Więc to jest taki bardziej, jeśli chcemy zrobić jakiś magiczny efekt, czyli taki sweeter, który nam się pojawia, potem możemy za pomocą opacity go zniknąć, jednak on sam już tutaj nam znika. Więc ja tego efektu za bardzo nie chcę. Może, że go sobie trochę zmniejszę, to mi pozycja, czyli do czegoś takiego małego, aby on był tylko na początku mojego ujęcia, czyli wraz z pojawieniem się tego fireballa, aby on zaistniał i potem sobie zniknął. Więc ja go użyję właśnie w taki sposób. Więc mamy już ten emitter, mamy fireball gotowy, mamy już hit gotowy, więc możemy przejść do koloru kolekcji tego efektu. Więc biorę sobie po prostu curves na fireball na razie, sam levels tutaj i wybiorę sobie jeszcze tint może. Nie wiem czego użyję, ale dam sobie na razie tint. Na razie widocznie wyłączę widoczność tych efektów. W kursywach zwiększę sobie kontrast, bo jakby to ujęcie było nagrane w bardziej płaskim profilu oraz ja chcę trochę ściemnić, aby ten fireball był ciekawiej widoczny w tym co widzimy. Teraz wybiorę sobie też efekt czerwony i odejmę trochę czerwonego ujęcia tutaj, a w cieniach trochę czerwonego dodam. Z góry ściągnę trochę czerwień, a teraz zielony, znaczy niebieski, w górnych dodam trochę, a w dolnych trochę odejmę. Dzięki temu dostaniemy taką żółć z czerwienią w naszym klipie, jak teraz widzicie. Taki bardziej, jakbym to powiedział, look karczmy, czegoś takiego. W RGB jeszcze sobie ściągnę trochę górę oraz te cienie trochę sobie dam, aby te cienie były bardziej takie wypalone tutaj, co widzimy. I mamy taką jakby prostą korekcję tego dołu. Teraz za pomocą levels zwiększę sobie, nie to, tylko sobie zrobię bardziej taki kontrastową górę jeszcze. Jakoś kolorów nie chcę za bardzo tutaj ruszę, bo ten poranik i tak będzie długo trwał, więc co najwyżej wezmę sobie niebieski i ten niebieski z palców będę chciał sobie trochę go ściągnąć. Tu nam coś za dużo nam schodzi, bym musiał je wymaskować, więc level sobie zostawię, a za pomocą tintu wybiorę sobie to i to i dam sobie tint bardziej czerwony jednak ręcznie. Tutaj czerwień, aby czarne elementy szły do czerni, a jasne do takiej żółci i mogę sobie tutaj trochę zwiększyć. Dzięki temu stworzę sobie taki look już bardziej tego ujęcia. Jak widzimy, nabiera to większej czerwieni tego, co tutaj widzimy. Tutaj widzę, że mi powstało z tej kompozycji całość. Mamy teraz coś takiego i teraz mogę wrzucić sobie główny adjustment layer na wszystko, wybrać sobie jeszcze raz tint, zmniejszyć sobie widoczność i zrobić sobie na 5, dzięki temu zostanie ściągnięta trochę saturacja też z tego całego i za pomocą curves dodam sobie, znaczy ściągnę sobie trochę czerwonego, dodając w jasnych punktach i dzięki temu jakby ten fireball zostanie trochę stłamszony. Jak widzimy, tak było, tak było. Ja trochę za mocno go stłamszyłem, coś takiego.
zielonego to sobie ściągnę z góry, aby ten fireball nie szedł w zielony. Coś takiego. Mamy taki jakby prosty mniej więcej efekt, który jest bardziej spójny już trochę z tym, co widzimy. Teraz możemy sobie wejść, wrócić do tego fireballa, co tu widzimy. Zobaczyć, jak to z Hit Distortion wygląda. Wygląda to w taki sposób, bardziej prosty, który mamy zrobiony. Te kolory mi się nie podobają, ale nie chcę już wam przedłużać, więc skupmy się teraz na tym, abyśmy wzięli to całość całego fireballa i stworzyli prekompozycję fireball. Dali oczywiście tutaj add, aby dodali do tego, abyśmy widzieli to, co tutaj mamy. Tu mi dalej jest niepotrzebne, interesuje mnie tylko ten początek. Teraz sobie zduplikujemy tego fireballa, damy sobie na dolnym większą trochę skalę i zróbmy sobie maskę tutaj dłoni tych palców. Coś takiego sobie dajmy. Taką maskę, wyłączmy widoczność pierwszego za pomocą feeder, zwiększmy. Dajmy sobie jakiś Gaussian Blur. Do tego Gaussian Blur. Zwiększmy sobie blur tego, którego co tutaj mamy. I zmniejszmy sobie opacity trochę. Dzięki temu jakby fireball w obrębie naszego pojawienia się także na ręce stworzy nam jakby taki rozbłysk na naszej ręce, tutaj co widzimy. Oczywiście jakby on tutaj także oddziałuje na naszą całość, jakby nie idzie w ogóle nam za tym, co tutaj mamy, ta maska, którą stworzyliśmy, więc musimy ją sobie w pewnych momentach zacząć poprawę za pomocą mask path, czyli na przykład tutaj musimy ją sobie przenieść bardziej do naszej ręki. Ja już nie będę się bawił w pojedyncze piksele, tylko będę wam już tak robił na szybko, aby tego poradnika nie przedłużać bardziej. Więc ona tak będzie sobie tutaj pływała w obrębie naszej ręki. Tutaj już nam się kończy. Trochę ją moc, jeszcze trochę jej ściągnę i po prostu dzięki temu mamy taki obrys na dłoni, że ten fireball nam oddziałuje także na naszą dłoń. Więc tak, stworzyliśmy sobie fireballa, stworzyliśmy sobie hit distortion tutaj w finalnym efekcie, czyli zniekształcenia tła. Poprawiliśmy sobie trochę kolory, tak aby tylko ten efekt był mniej więcej trochę bardziej spójny, ale fireball do Livestronga trochę nie pasuje. Ten hit zawsze za pomocą opacity możecie sobie zmniejszać całą jego moc. Możemy sobie na przykład hit tego zmniejszyć opacity. Nie tego, co ja mówię. To jest warstwa z tym efektem, tak. Za pomocą duplikacji, gdzie mamy displacement map, możemy także wartość zmienić za pomocą tych dwóch wartości. Ale no, podsumowując, stworzyliśmy sobie fireballa, skombinowaliśmy to z pluginem Saber i z zewnętrznymi efektami. Dodaliśmy sobie hit distortion, pobawiliśmy się trochę kolorami, więc myślę, że naprawdę dość duża dawka wiedzy i ten fireball według mnie no, wygląda bardzo ciekawie. Nie podobają mi się fireballe, które mają takie statyczne kółka. Według mnie fireball powinien się cały ruszać, więc właśnie taki teraz tworzyliśmy i ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. I jak macie jakieś pytania, zastrzeżenia, podpowiedzi, co moglibyśmy zrobić lepiej, to piszcie też w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie tego długiego poradnika i do zobaczenia wkrótce. Cześć!